wszystkich serdecznie. Przed nami Boże Narodzenie. Święta wyjątkowe i ważne. Wigilijna noc. Noc, w której Bóg stał się człowiekiem. Jest nam wszystkim bardzo dobrze znana. Ten czas rodzi radość i dobroć w sercu każdego człowieka. Dzieli się opłatkiem, rozstrzona choinka, pomału podnia prezenty, ciche melodie kolęd, przynoszą do nas świat dzieciństwa, dzieci spokój sobie przy życiach, do których zawsze będą chętnie wracać do pominek. Dziś przy udziale naszych koleżanek i kolegów spróbujemy przeżyć to wydarzenie przed ponad 2000 lat, jakby Chrystus dziś miał do nas przyjść. Już mrok zapada, pierwsza gwiazda świeci. Radujemy się wszyscy, dorośli i dzieci. Tę noc najwspanialszą, maleńka dziecina, zmienia serca ludzkie, radość się zaczyna. Już świeci gwiazda na scenie, nocą w kolędy dziewczyny. To jest Boże Narodzenie i święto każdej rodziny. Chciałbym prosić dla niej i dla mnie o jakieś schronienie. Wskazano mi waszą chatę. Nie, nie, nie. To chyba jakaś pomyłka. U nas nie ma żadnego wolnego miejsca. Przepraszam, ale no cóż, pójdziemy. Proszę, przyjmijcie tylko ją. To dzieci, które nosi pod swoim sercem. Proszę. Rozumiemy waszą kłopotliwą sytuację, ale niestety nic nie możemy poradzić. U nas już miejsc nie ma. Zdarzyć, że nikt nie przyjął do siebie świętej rodziny. Pukali przecież do wielu drzwi, ale wszędzie spotkali.
miejsca. Wszystko zajęte. Rzeczywiście, w Betlejem musiało być tłoczno. Przybyło wielu podróżnych. Józef był biedny, nie miał pieniędzy, a każdy kąt w Betlejem pewnie drogo kosztował. To prawda, ale jestem przekonany, że gdyby Jezus narodził się tu, u nas, w naszym mieście, gdyby to u nas było w Betlejem, to sprawy potoczyłyby się zupełnie inaczej. Wszyscy mieszkańcy przyjęliby Maryję i Józefa do siebie. Tak, to pewne. A jeśli święta rodzina chodzi między nami? Chrystus powiedział przecież, że każdy człowiek, którego spotkamy, jest i on sam. Ktoś puka do naszych drzwi. Sprawdźmy, kto tam. Szukam schronienia. Dziś Wigilia. Nie mam się gdzie podziać. Jestem w ciąży. Czy moglibyście mnie przyjąć? Choć na kilka chwil. Niedługo sobie pójdę, aby się tylko ogrzać. Przepraszam, ale u nas to nie mam już miejsca. A w zasadzie to jesteśmy jeszcze w trakcie przygotowywania Wigilii. Spróbuj dalej. Jeśli jesteś brzemienna, to idź lepiej do szpitala, a nie tu. Tak, tak, właśnie, do szpitala. Tam będziesz miała fachową opiekę. No nie, znowu ktoś puka. Mam tego dość. Kto tam? Pierwsza, to co? Może ja nastawię magnetofon i zaśpiewamy razem Bóg się rodzi. Nie, nie śpiewajmy jeszcze. Jeszcze trzeba nakryć talerz dla nieznajomego gościa. Ciasno, bo ciasno przy tym naszym stole, ale staropolski zwyczaj szanujemy. Thank you.
matuszkowie, słuchajcie, nowina. Tam w szopce na sianie leży Bóg, dziecina. To Syn Boży się narodził, aby ludzi zbawić. Idźcie prędko się pokłonić, cieszyć Go, zabawić. Patrzcie, patrzcie, pasterze. To anioły z niebieskiej krainy. Czy słyszycie? O dzieciątku przynoszą nowiny. Jakże jednak je odnaleźć? Gwiazda wam drogę do Pana wskaże. Biegnijcie prędko upaść na twarzy. Pójdźmy do Betlejem i zobaczmy, co się tam wydarzyło. Uboga, zimna stajenka, klęczy u żółka panienka. Dzieciątku rączki nóżki okrywa, chowa w pieluszki. Zbiegli się zewsząd pasterze, pełni miłości i wiary. Klękają, modlą się szczerze, składają skromne swe dary. Anioł powiedział pasterzom dokładnie, co mają robić i dokąd podążać. Wypodróż Boga Narodzonego. Nie przerażeni, ale pobiegli. A czy wielu z nas wyszłoby w ciemną i mroźną noc, z ciepłych swoich mieszkań, ruszyło gdzieś do niego nieznane? Nie ma łóżka i kąterki, nie ma śpioszków i wieluszek, więc go w żółtku położyłam, siankiem mu przykryłam brzuszek. Gospodzie miejsca nie było, a noc ciemna, głucha, i zimna. Mleka i chleba nie było, martwi się, że jesteś głodna. Zimno? Nawet nie poczułam. Ciemno? Zobacz, gwiazda świeci. O Józefie, rozmóż czoło. Słyszysz, gdzieś śpiewają dzieci. Mędrce kierowali złoto, a my cóż ci ofiarujemy, maleńki Jezu nasz?
Oferujemy Ci naszą pobożną modlitwę za tych, których kochamy i za tych, których kochamy jeszcze za mało. Dajemy Ci także obietnicę naszego posłuszeństwa rodzicom, nauczycielom i wychowawcom. Przyjmij też, Panie, obietnicę, że ilekroć będzie nam smutno, popatrzymy na Twój krzyż i Tobie powierzymy trud naszych obowiązków, przykrości i smutków. Niebo pięknie przystrojone, świeci dełka mrugające, nad stajenką rozwieszone, złote gwiazdki, lampki nocne. Lulilaj, lulilaj, luli, lulilaj. Lulilaj, lulilaj, luli, lulilaj. Posrebrzone, księżyc się pochylił nisko, dzieciąteczko narodzone, księżyc świeci, gwiazdki błyszczą, noc nad światem cicha, święta, gwiazdki ludziom znaki dają, do dzieciątka i stajenki, pastusz konie przy. Trzej królowie, monarchowie, do Betlejem dary niosą. Niezwyczajni to posłowie, dziś o drogę gwiazdkę proszą. Noc nad światem cicha, święta, sianko w żłobku posrebrzone, jasna noc, rodzina święta, dzieciąteczko na. Pozwala odnaleźć właściwą drogę, a przez cały rok, od poniedziałku do niedzieli,
Niech was wszystko łączy, nic coś nie dzieli. Dzisiaj Betlejem, dzisiaj Betlejem wesoła nowina, że Panna czysta, że Panna czysta porodziła syna. Chrystus się rodzi, na co swobodzi, a nie migrają, które witają, pasterze śpiewają, bykle tak klękają, cuda, cuda ogłaszają. Chrystus się rodzi, na co swobodzi.